Cześć i czołem, drodzy widzowie. Parę lat temu pod wpływem impulsu zrobiłem na tym kanale film pod tytułem Jak kupować stare graty, gdzie rzuciłem kilka rad dla tych z Was, którzy wpadli na idiotyczny pomysł posiadania i remontowania zabytkowego samochodu. Minęło kilka lat. Tata wyremontował w tym czasie kilka samochodów, kilka gazików, ponieważ to jest jego ulubione auto. No, ja to jako starszy latarkowy trochę pomagałem. No i nadszedł moment, że ma dwa gaziki do sprzedania. Więc pomyślałem, że poza tym, że mam drobną nadzieję, że ten film pomoże je sprzedać, znaleźć im nowy dom, to jeszcze przy okazji nagram drugą część tego poradnika, czyli jak sprzedawać stare graty. I mam nadzieję, że podobnie jak w wypadku części pierwszej, ta część druga też będzie Wam przydatna. Serdecznie zapraszam. Dla ułatwienia wynotowałem sobie tutaj parę punktów, więc postaramy się to utrzymać w porządku. Po pierwsze, jak macie swój zabytkowy samochód. Ja przede wszystkim opowiadam o zabytkowych, bo jak są nowsze auta, to możecie po winie i numerze rejestracyjnym sobie sprawdzić go w CEPiKu i macie dużo innych możliwości. Mówimy tutaj o starych gratach, takich jak te ponad 50-letnie samochody. Pierwsza rzecz, jak macie swojego graciora i chcecie go sprzedać, ale go nie wyremontowaliście, poddaliście się na pewnym etapie, stwierdziliście, że nie dacie rady, nie macie kasy, nie macie czasu, nie macie miejsca, urodziło Wam się dziecko, wyprowadzacie się, cokolwiek. Co spowodowało, że nie skończyliście tego tak zwanego na OLX-ie i nie tylko projektu. Zastanówcie się i policzcie sobie, czy nie opłaci Wam się bardziej sprzedać go na części. Na przykładzie gazika. Sprzedać osobno mosty przód i tył, które wezmą konstruktorzy traktorków spod zamierzchłych Tater. Osobno sprzedać wały, skrzynię redukcyjną, skrzynię biegów i tak dalej. Rozsprzedać, a resztę, co zostanie, wystawić w atrakcyjnej cenie. Albo złożyć jako tako coś, co będzie i też Wam radzę. Jak macie nawet w kartonach ten samochód, przynajmniej przed sprzedażą, nawet jak jest nieskończony, poskładajcie go na tyle, żeby wyglądał jak samochód. To Wam bardzo ułatwi sprzedaż. Jak już macie przygotowany pojazd, no to robicie zdjęcia. Dość oczywistym jest, że robicie w miarę ładne. Absolutnym hitem, jeśli samochód ma zniszczony lakier, jest robienie zdjęć po myjce, po deszczu. A i są zawodnicy, którzy robią zdjęcia auta od razu na myjce, pod wiatą, pod którą znajduje się myjnia. Także z jednej strony auto wtedy wygląda pięknie, z drugiej strony nie da się ocenić stanu lakieru, czy klariusz złazi, jak to wygląda, jakie są purchle rdzawe, bo woda wszystko upiększa. Także robicie ładne zdjęcia, aczkolwiek osobiście nie radzę na myjni, to jest już trochę zbyt bezczelne. Zróbcie zdjęcia ładne, które dodacie w ogłoszeniu, a w osobnym secie zróbcie zdjęcia wszystkich tak zwanych najgorszych miejsc. Gdzie są dziury, gdzie coś jest wgniecione, złamane, urwane, do zrobienia. Jak dodacie je od razu do ogłoszenia, to wielu ludzi, bo ludzie kupują oczami, natychmiast się zrazi. Ale warto je mieć, bo jak ktoś miałby do Was jechać 300 km oglądać samochód, to żeby nie miał potem pretensji, i lepiej od razu mu wysłać, proszę bardzo, tu jest paczka zdjęć. Wszystkie rzeczy najładniejsze, tu są wszystkie rzeczy najgorsze z opisami. Dzięki temu oczywiście odpadnie Wam iluś klientów, potencjalnych oczywiście tylko, ale sobie i temu drugiemu człowiekowi oszczędzicie bardzo dużo rozczarowań. Trzecią rzeczą bardzo istotną jest opis. Ja osobiście, co możecie zobaczyć na przykładzie ogłoszeń z tymi dwoma gazikami, które wrzuciłem na OLX-a i do których link zostawiam w opisie, staram się robić obszerne opisy, tak żeby były tam wymienione rzeczy, które były zrobione ostatnio, naprawione. To daje jakieś wyobrażenie o tym, czy samochód był dbany i serwisowany, czy nie. Napisać, co jest jeszcze do zrobienia, opisać historię tego auta. Jednocześnie zasadniczo odradzam cukrowanie i te wszystkie chwyty Januszy z OLX, te piękne opisy. To już stare, dawno wyśmiane Niemiec płakał, jak sprzedawał, bo to tak naprawdę nikogo nie obchodzi. Możecie spróbować zrobić zabawny opis, ale to też niekoniecznie Wam pomoże. Radzę skupić się na konkretach. Jak już macie opisane dokładnie wszystko, to oszczędzicie sobie głupich telefonów, różnych gawędziarzy ciekawskich oraz gołodupców, którzy chcieliby kupić, ale nie mają kasy, bo zawsze możecie powiedzieć, proszę Pana, proszę Pani,
wszystko jest w opisie. Tak, żeby te pytania, które do Was będą kierowane, to już były pytania bardzo konkretne. Także polecam, żebyście zrobili naprawdę rzetelny opis pojazdu. Wtedy to zaczną do Was pisać oraz dzwonić ludzie. Będą różni specjaliści pod tytułem, czy możesz zarezerwować do przyszłego tygodnia, tacy, co będą jechać z dnia na dzień i nie dojadą w końcu. Dlatego moja rada jest taka, żebyście nie bawili się w żadne rezerwacje ani inne tego typu pierdoły. Uczciwie informujcie ludzi, że pan jest umówiony tutaj, godzinę przed panem ktoś inny przyjeżdża, ogląda, godzinę po panu ktoś inny ogląda, jak pan chce przyjechać, może pan obejrzeć, nie chce, proszę bardzo. Proszę tylko o informację i dopiero jak ten oglądający, też starajcie się nie umawiać ich wszystkich na jeden dzień, bo po prostu zmarnujecie cały dzień. Jak ktoś chce, żebyście go przytrzymali, to tylko i wyłącznie jak dostaniecie zaliczkę. Albo zadatek, teraz właśnie nie jestem pewien, bo jedno jest zwrotne, a drugie jest bezzwrotne. Sprawdzę i dodam tutaj tekst w trakcie montażu, o którą wersję mi chodziło. W każdym razie to, co się daje i na przykład auto jest za tyle tysięcy złotych, tego zadatku jest 400 zł, pan się rozmyślił, nie kupił, 400 wy przepadają. To jest po prostu cena za wasz czas i za wasze zaufanie. Na gębę nie polecam, bo będziecie trzymać i trzymać, nie będą dzwonić w ogóle albo zadzwonią, bo się rozmyślili, bo teściowa się okociła, bo dach na szopie spłonął. Nie warto. Albo jest zapłacone, żebyście przytrzymali, albo ola. To. Nadchodzi ten moment, kiedy ktoś do Was przyjeżdża obejrzeć ten samochód. Warto, żeby był jako tako oczywiście umyty, odkurzony, żeby nie straszył dodatkowo syfem. No to jest akurat dość zabytkowa maszyna, więc tutaj myciem, innymi takimi rzeczami już dużo lepszego efektu nie osiągnę. Umawiacie się, też rada dla Was kolejna, szanujcie swój czas. Umawiajcie się sztywno na godzinę, informujcie tego człowieka, który do Was przyjedzie, że możecie mu poświęcić tyle, a tyle czasu, żeby się nie okazało, że spóźnił się pół godziny, potem półtorej godziny oglądał ten samochód, kopał w opony. Sąsiad zaczął wściekle głośno puszczać disco polo, bo u niego weekend zaczął się kilka dni wcześniej, dlatego kontynuujemy w pomieszczeniu. Wracając do wątku, szanujcie swój czas. Informujcie ludzi, ile czasu możecie im poświęcić. Dajcie im jakieś widełki, od której do której to jest, żeby wam się nie spóźniali, gdzie tam pół godziny. Godzinę albo i dwie, albo i pół dnia. I żeby nie marnowali waszego czasu przez 2-3 godziny, tańcząc wokół tego samochodu i próbując wymyślić jakąś genialną strategię negocjacyjną, bo roztrwonicie tylko swój czas. Od razu jasno stawiajcie granice, ile na co jest czasu. Oczywiście dajcie go tyle, żeby ten człowiek zdążył cały ten samochód dokładnie obejrzeć, więc to i tak potrzeba, zależnie od auta, od pół godziny do godziny, żeby sprawdzić większość rzeczy, przynajmniej w takim w miarę od podstawowego do średniego poziomu, ale też tak jak powiedziałem, nie dajcie sobie wejść na głowę. No i przechodzimy do kolejnej, niestety, dość przykrej rzeczy, ale wynikającej z mojego bezpośredniego doświadczenia, bo jak mówi porzekadło... To złodziej i pijak, bo każdy pijak to złodziej! Niestety, naiwnie przez wiele lat myślałem, że jak ktoś przyjeżdża oglądać samochód, to stawia się samochód na środku podwórka i daje się temu człowiekowi go po prostu obejrzeć, a w międzyczasie ewentualnie proponuje się kawa, herbata, pójdę, wstawię wodę, przygotuję, albo ten człowiek chce jakąś część, jakiś element zobaczyć, albo żeby dokumenty przynieść, pokazać, bo coś chce sprawdzić. I niestety raz się naciąłem, bo pan przyjechał kupować, a w międzyczasie, jak zabrakło nadzorcy, to zaczął kraść różne rzeczy na podwórku. Także niestety, ale tu też musicie wyznaczyć jasne ramy, bo nie wiecie, na kogo traficie. Tak naprawdę puszczacie na swoje podwórko, na swój parking, do swojego auta zupełnie obcą wam osobę. Także z bólem stwierdzam, musicie mieć ograniczony kredyt zaufania. Kolejna rzecz. Człowiek już ogląda, zadaje wam pytania, czasem chce coś porozmawiać. I tutaj moja rada jest taka, że zasadniczo nie macie, w ogóle nie ma sensu, nie macie co gadać do tego człowieka, żeby go przekonać. Problem jest taki, że w naszym kraju niestety słowo właściwie nic nie znaczy. Zaufanie społeczne jest bardzo małe. Jeśli będziecie zapewniać tego człowieka, że samochód jest super, jest zrobiony, wyszykowany i będziecie mu to 5 albo 10 razy powtarzać, on i tak z góry uzna, że go oszukujecie. Niestety ten sam człowiek, jak zgnite z rdzy progi, wypełnicie pianką montażową, zeszlifujecie, oszpachlujecie i pomalujecie, to on będzie zachwycony, że progi już są zrobione. To łyknie od razu. To jest przykre, ale tak naprawdę łatwiej jest i bardziej się opłaca wypudrować trupa
i sprzedać jako obiecujący projekt, niż zrobić samochód rzetelnie do końca i powiedzieć, no mam tu dokumentację zdjęciową, mam nagrania z remontu i co z tego, że zrobicie zdjęcia, że wszystko to ładnie udokumentujecie, że macie zeszycik z wpiętymi fakturami, paragonami, bo niestety większość ludzi szuka okazji. I też niedawno spotkałem takiego człowieka, kupił bardzo okazyjnie gazika za raptem 4000 zł. Następnie 10 tysięcy włożył w blacharkę, która i tak nie jest skończona i wymaga poprawki, bo to co pospawali już zaczęło gnić i wyłazić. Dalej samochód jest niekompletny, więc suma summarum to będzie ładny gazik, ale dołoży do niego jeszcze dychę albo trochę więcej, no i koniec końców i tak jakieś 25-30 tysięcy go to będzie kosztować, żeby mieć ładne auto. To jest nie do przeskoczenia, albo zrobicie to sami, albo i tak oddacie tą kasę komuś. Tutaj nie ma drogi na skróty. Także zasadniczo z mojego doświadczenia, jak ktoś o coś pyta, odpowiedzcie na absolutnie wszystkie pytania samemu z siebie, poza jakąś kurtuazją, grzecznością, nie ma sensu się produkować. Ważne jest, żebyście też temu człowiekowi zapewnili odpowiednie narzędzia. Ja mam u siebie kanał. Jak nie ma kanału, auto jest odpowiednio wysokie, to wystarczy leżanka. W innym wypadku trzeba zaproponować takie miejsce, gdzie będzie można pojechać i obejrzeć spód pojazdu. Naszykować mu jakiś śrubokręt stary, żeby mógł sobie podźgać progi, podłogę i tak dalej, żeby zobaczyć, czy nie zgnita, czy nie wpadnie. Latarkę mieć naszykowaną i inne tego typu rzeczy. Jak macie miernik lakieru, bo wasze auto zasługuje na to, żeby sprawdzać mu grubość lakieru, jak najbardziej dobrze jest to wszystko mieć na miejscu, bo klient nie zawsze przyjedzie z tymi rzeczami, a tak to proszę bardzo, mamy tu przygotowany cały zestaw diagnostyczny. Zachęcam do tego, żeby szanowny pan czy pani obejrzał ten samochód z każdej możliwej strony. I tym sposobem możecie powiedzieć, że podeszliście do sprawy uczciwie. Oczywiście też zwracajcie uwagę na to, bo żeby się nie okazało, że ktoś znalazł dziurę, to jest wtedy wasza wina, że nie znaleźliście, jak będzie chciał się targować albo będzie miał pretensje. No niestety, jak wy nie znaleźliście tylko on, to musicie to wziąć na klatę. No ale jak on zaczyna śrubokrętem wam wydłubywać coraz więcej i więcej, albo widzicie, że uszkadza na przykład uszczelkę od szyby, którą dałoby się jeszcze uratować, a on właśnie ją rozrywa, bo jest ciekaw, co tam jest pod spodem, to wypadałoby przypomnieć człowiekowi, że hola, hola, jeszcze pan nie kupił? Może pan to wytknąć, może pan to zauważyć, ale proszę mi tego nie psuć bardziej niż jest zepsute. To, czy zdecydujecie się potem na rzetelną naprawę tego, co wyszło, czy makroflex i farbę, to już zostawiam decyzji waszego sumienia. Olej to, kładź szpachle bez odpuszczania. Ale jak to ma podnieść wartość auta? Nie, czekaj, on ma rację. No i na koniec zostaje ostatnia. Najważniejsza rada. Musicie być bardzo, bardzo cierpliwi, ponieważ sprzedaż może ciągnąć się miesiącami. U niektórych ludzi, których znam, ciągnęło się to latami i czekanie na odpowiedniego klienta, bo też ważnym jest, kto to od was kupi. Pół biedy, jak ktoś, kto weźmie to, zabierze i zniknie z waszego życia. Albo jak kupi to ktoś, kto się na danym modelu, na tych częściach, na tym roczniku, na tej marce zna i z rozmowy wynika, że on wie, po co to bierze. Ale zauważyłem, że jest też nowa grupa klientów, bo to już są ludzie w moim wieku oraz młodsi, którzy niekoniecznie byli wychowani na starej motoryzacji. Oni nie musieli, ich pierwszym autem nie był duży Fiat czy Maluch, tylko coś dużo nowocześniejszego. Dorobili się, mają kaprys, żeby kupić sobie stare, zabytkowe auto, nie wiem, przedwojennego Fiata 508, takiego powojennego gazika, czy nawet jeszcze troszkę nowszego Łaza, bądź jeszcze inne auta z tego przedziału od przedwojnia po lata 80. I się okazuje, że jest dramat, bo ten człowiek to ma w samochodzie przycisk start zamiast stacyjki i tu już się zaczynają problemy. A jak na przykład gaźnik zaśnie jakiegoś bruda i nie będzie dochodziło powietrze i auto gaśnie i trzeba ten gaźnik rozebrać, przejrzeć, przedmuchać, wyczyścić, to ten człowiek jest już całkowicie bezradny. Także warto też, jak klient chce kupić, porozmawiać trochę z tym klientem i go uświadomić. Może to jest wbrew waszemu interesowi teraz, bo nie od razu sprzedacie ten samochód, ale jak ma do was potem po 20 razy dzwonić z pretensjami albo próbować oddać auto, bo to jednak nie to, wymyślając przy tym 1001 wymówek, to chyba się zgodzicie, że jednak warto oszczędzić sobie fatygi. Także jeśli macie tego typu klienta, spytajcie go, jakie on ma doświadczenie z tymi samochodami, na ile on się na tym zna, a jak się nie zna, to uczulcie go na to, że pakuje się właśnie w bardzo ekstremalną przygodę. I w dużym skrócie tak to wygląda. Jeszcze coś dodatkowo wam powiem. Jak już nawet podpiszecie umowę i sprzedacie ten samochód i wydaje się, że wszystko jest cacy, dla świętego spokoju nie ruszajcie tej kasy,
i poczekajcie kilka albo nawet kilkanaście dni, ja zwykle czekam 14. Ja wiem, że tutaj prawo rękojmi przy sprzedaży jako osoba prywatna, innej osobie prywatnej i tak dalej, że to nie działa tak, że może oddać, chyba że wskaże istotną wadę ukrytą. Ale szczerze mówiąc, dla świętego spokoju zawsze chwilę czekam, żeby zobaczyć, czy wszystko się udało, czy nie trafił się klient awanturujący i czy cała historia na pewno skończyła się bezpiecznie i szczęśliwie. I jeśli chodzi o porady ze sprzedawaniem samochodu, to tyle ode mnie. Życzę Wam szczęścia i bardzo, ale to bardzo dużo cierpliwości, bo spodziewam się, że z moimi dwoma gazikami, które pokazywałam na tym filmie, też będę potrzebował dużo cierpliwości. Wszystko, co Wam o nich mogę powiedzieć, jest opisane w ogłoszeniach na OLX-ie, do których linki dwa zostawiam w opisie. Jeśli chcecie mieć gazika, to ja oczywiście gorąco zachęcam, ponieważ ja chcę je sprzedać, co oznacza, że możemy się targować. Te ceny są po to, żeby je stargować, tylko niestety w naszym narodzie brakuje tej lekkości w targowaniu się, tej, którą mają ludy Morza Śródziemnego. Grecy, Turcy czy Rzymianie pisani przez rzecz z kropką. U nas niestety targowanie się zwykle ma grację usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, aczkolwiek wierzę, że i to kiedyś u nas się zmieni i targowanie się nie będzie już traktowane jak obrażanie własnych matek, tylko jako normalna ludzka rzecz, w której możemy, ale nie musimy się dogadać, bo nie jest to kwestia życia i śmierci. Także jeszcze raz, oba gaziki są w linku, serdecznie zapraszam do kontaktu. A myślę, że warto, ponieważ szczególnie ten na zabytkowych tablicach odpala na dyg i z ojcem już byliśmy nim na zlocie, na paru imprezach, pojeździliśmy po okolicy, a jak nasze auto do jazdy codziennej się zepsuło, to i gazikiem można było pojechać do Biedronki, do marketu budowlanego czy pod urząd załatwić sprawy, bo samochód jest w pełni sprawny. Ten drugi wymaga trochę miłości i dopracowania, ale też jest samochodem, który jeździ i dobrą bazą do dalszej odbudowy bądź przeróbek. Ale i tak zawsze prędzej czy później trafia się ten klient, który kupuje ten samochód i wygląda na szczęśliwego. Jak będziecie sprzedawać swoje stare graty, tego samego Wam życzę. Dobranoc. I z tego miejsca jeszcze serdecznie pozdrawiam Łukasza, który właśnie próbuje sprzedać swoje Volvo i który był też pośrednią inspiracją do nagrania tego odcinka w takiej formie, a nie po prostu jako mam do sprzedania dwa piękne, zabytkowe gaziki. Do zobaczenia, cześć.